Służby ratunkowe z Jawora otrzymały informację o wypadku, do którego doszło na drodze z Mściwojowa do Zębowic w okolicach przejazdu kolejowego. Auto uderzyło w drzewo i dachowało. Ze wstępnych ustaleń poczynionych na miejscu zdarzenia wynika, iż 46-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego, kierujący pojazdem marki Ford, z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i uderzył w drzewo. Po ewakuacji mężczyzny przez strażaków i po długiej reanimacji przez zespół ratownictwa medycznego w Jaworze lekarz będący na miejscu stwierdził zgon. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają szczegóły. Tego dnia samochód wypadł z drogi również na drodze ekspresowej S3. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni kierowca BMW nie zachował ostrożności podczas zmiany pasa ruchu i stracił kontrolę nad pojazdem. I wjechał do rowu, auto przekoziołkowało. Mężczyzna jechał sam, był trzeźwy, na miejscu udzielono mu pomocy medycznej. Mężczyzna został ukarany mandatem. Na szczęście kierującemu nic się tutaj nie stało. Został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego z Legnicy. Nasze działania jeszcze będą tutaj chwileczkę trwały, bo mamy niewielki wyciek z butli gazowej, gazu propan-butan, także tutaj jest wyznaczona strefa. I czekamy, aż zostanie opróżniona ta butla. Do kolejnego ze zdarzeń doszło na drodze wojewódzkiej nr 323 w okolicach miejscowości Sokola w powiecie jaworskim. Osobowa Toyota również wypadła z drogi i dachowała. 26-letnia kobieta prowadząca auto nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze. Policjanci apelują w związku z tym o szczególną ostrożność, bo warunki na drogach są trudne.